Niech co siedzi. Jak chce być, to niech. Tak chcesz być? Nie słyszeć, jak mruczy. Albin Talik to artysta mieszkający na krakowskich Dębnikach, który opracował oryginalną technikę utworzenia obrazów – papierowe malarstwo. Od 2010 roku powołuje do życia unikalne dzieła sztuki, które znalazły uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zajrzyjcie na chwilę do jego świata. Dobra, wiesz co, no, czym jest papierowe malarstwo, czym się zajmuję, to jest kolaż niekonwencjonalny, wiesz, takie podejście w ogóle do malarstwa w taki troszkę sposób bardzo skomplikowany. Znaczy ja lubię sobie, wiesz, strasznie dokładać w ogóle pracy do różnych rzeczy i jak kolaż może się wydawać bardzo prostą techniką, że łączysz sobie dwa elementy, prawda, dodajesz jakiś tam cień, wycinasz jakiś domek i masz już po prostu obraz, to ja uznałem, że postaram się jakby każdą z tych rzeczy wykleić osobno, użyć jak najwięcej, wiesz, materiału, pokroić papier na tysiące kawałeczków i z tego wybudować, tworzyć taką mozaikę. No ale też zacząłem, wiesz, uczyłem się malarstwa przez 2 lata prywatnie i zacząłem dokładać właśnie te elementy, które tworzą tak naprawdę dla mnie malarstwo, czyli światło, światłocień i zacząłem dodawać to do, wiesz, do tej techniki kolażu i tworzyć już bardziej takie, no, zaawansowane, powiedzmy, obrazy, nie? W moim mniemaniu, żeby wtedy nie myślałem, że to będzie jakaś moja droga i mój sposób wyrażania siebie. Bo nigdy nawet przez głowę mi nie przeszło. Bo to jest tak, że w podstawówce, na lekcjach plastyki, nie wiem, najgorsze oceny, wiesz, zawsze byli lepsi, którzy już umieli super rysować i tak dalej i jakby jasno było mi to tak, wiesz, ugruntowane, że raczej ja to nie będę artystą, wiesz, nie, bardziej pójdę, nie wiem, zajmę się matematyką czy czymś takim. Wiesz, no moje życie potoczyło się tak, że zostałem muzykiem, przez 17 lat grałem czynnie w zespołach rock'n'rolla. No i gdy dobiłem, wiesz, 30, to no, miałem załamanie nerwowe spowodowane w ogóle takim, nie wiem, intensywnością chyba życia, tak mi się wydaje. No i doszedłem do takiej, wiesz, rzeczywiście, nie chcę, że to zabrzmiało tak, wiesz, mocno, że tam, nie wiem, sięgnąłem dna czy czegoś, nie? Ale generalnie było mi bardzo ciężko i zwróciłem się ku w ogóle rysunkowi, malarstwu i takiej, wiesz, sztuce, inspirowany no, różnymi, wiesz, historiami i biografiami malarzy, którzy zaczynali w tak późnym wieku. I to był, no, głównie Paul Gauguin, myślę, że to był taki, czy Ślewiński, na przykład z polskich malarzy. Nie? Oni też byli tam przyjaciółmi, powiedzmy. Nie? I zainspirowało mnie to, że można zacząć w ogóle tak późno na nowo patrzeć, wiesz, na świat i wykorzystywać nową formę sztuki. Malarstwo olejne było zawsze takim moim celem. To ja myślałem, że w ogóle pominę rysunek, pominę tam jakieś akwarele, akrylowe malarstwo i jakby stricte malarstwo olejne to będzie to. Więc dla mnie jakby, wiesz, malarstwo olejne było takim celem w ogóle, do którego dążyłem. No i też pojawił się kolaż po drodze. Więc jakby połączyłem te dwa elementy, czyli włożyłem tą miłość, wiesz, do światła właśnie w kolażu. I u mnie zaczęło się od portretowania ludzi. No, też wyczytałem gdzieś, że portret to jest najtrudniejsza w ogóle, wiesz, nie? Tam wniknięcie w ogóle w czyjąś osobowość. Myślę, dobra, to robię portrety, nie? I oczywiście zgadzam się z tym na 100%, że jest to potwornie trudne i po tam, nie wiem, zrobiłem troszkę tych portretów, zrezygnowałem i pomyślałem, dobra, to chciałbym coś, wiesz, zmienić, co mógłbym zacząć robić. No i mieszkam w Dębnikach w Krakowie i pomyślałem, że może bym zaczął portretować miejsce, które, wiesz, dobrze znam, kocham i pokazać jakąś moją w ogóle wizję, wiesz, i te wszystkie kolory, budynki, które, wiesz, mijam codziennie. Co też jakby współgrało z tym moim takim, wiesz, podejściem w ogóle do sztuki, ponieważ ja nie jestem fanem malarstwa, w ogóle pejzażu. Nie? Więc myślałem, dobra, to będzie takie też przewrotne, zobaczę, czy jestem w stanie zrobić pejzaż, który gdzieś tam, wiesz, zaakceptuję. No i tak powstała seria, wiesz, tych dębnickich obrazów, gdzie tak naprawdę, wiesz, zacząłem redukować ilość, zacząłem unikać postaci, że w tych pierwszych obrazach pojawili się ludzie, wiesz, oni tam pomagali mi w kompozycji, no nie, że tu ustawię człowieka fajnie, wiesz, na tej linii, na której powinien być, wiesz, a potem zacząłem jakby podchodzić do tego, że jednak chciałem, żeby to miasto zaczęło przemawiać bardziej, nie, jakby co by było, gdyby to miasto patrzyło jakby na nas, a nie my na miasto i próbować właśnie robić takie portrety z tego punktu drugiego, no nie, tych budynków. I zaczął się już taki poważny mój, wiesz, proces portretowania w ogóle miasta Krakowa. I to też się zaczęło tak, mój przyjaciel namówił mnie, żebym zrobił portret ulicy Grodzkiej i to był pierwszy mój obraz w ogóle, wiesz, taki krakowski. I rzeczywiście jakoś tak, wiesz, spodobało mi się. Wiem, że pokazuje w inny sposób otoczenie, w którym żyję, czyli Dębniki, wiesz, Kraków i tak dalej, w jakiś taki, powiedzmy, nietypowy sposób. Mało osób to robi. To wiesz, to na pewno. No ale jest to, wiesz, nie wiem, jakiś sposób patrzenia na świat. I ja też mam ogromną cierpliwość do właśnie do, wiesz, do tego całego procederu, nie? Wycinania, klejenia, wyszukiwania elementów. Czasem to jest tak, że, wiesz, tworzę obraz i samo przygotowanie trwa, nie wiem, parę tygodni. Że portretuję, na przykład robię jakiś, nie wiem, dom. Jakiś tam jubilat na przykład w Krakowie, to robię mu zdjęcia w nocy, w zimie, wiesz, w deszczu i tak dalej. Patrzę na cienie, co się dzieje, wiesz, jak tam w tych szybach się odbijają w ogóle rzeczy i co mnie zaciekawi. I potem staram się jakby złączyć, skompletować to w ogóle razem, stworzyć jakiś, wiesz, nastrój. I powiedzmy, jak już mam jakiś taki szkic tego, co chcę zrobić, no to zaczyna się zabawa z poszukiwaniem materiałów, nie? I mogę to robić w taki sposób, że im więcej sobie wcześniej przygotuję, że sobie myślę, na przykład, o, znajdę jakiś tam fragment, powiedzmy, jakieś, nie wiem, zdjęcie statku i myślę, dobra, to z tego statku to zrobię okna, nie? Z tego tam ulicy to zrobię na przykład z jakichś tam innych, wiesz, elementów i szukam sobie, wiesz, tych materiałów, zbieram, dzielę na kubki i gdy zaczynam już pracę z obrazem, to idzie mi to szybciej. Wiesz co, generalnie proces tworzenia obrazu, wiadomo, że zaczyna się, no też muszę mieć materiał, nie? I jakby moimi farbami są kartki papieru. Pozyskuję je w bardzo różny sposób już. Głównie staram się używać papieru dobrej jakości, ale który jest już nikomu niepotrzebny. Czyli to są, wiesz, jakieś, nie wiem, studia architektoniczne, które mi dają, wiesz, stare jakieś katalogi, które z 2005 roku, no nie? Które już nie będą używać, nie są przydatne, gdzieś się znajdują jakieś armatura, nie? Jakieś okna i tak dalej. I to i tak trzech idzie na przemiał, wiesz, więc dla mnie to jest, nie, że mam super jakość materiału, to jeszcze to jest, wiesz, no, recycling, nie? No ale no jest w jakimś sensie. I no czy też, wiesz, czasem jakaś drukarnia na przykład ma jakieś, wiesz, rzeczy, że wyrzuca jakieś fajne, nie wiem, stare kalendarze i jestem w stanie to pozyskać. Mnóstwo osób do mnie pisze, że ma na przykład materiały, czy bym nie chciał, wiesz, nie? Początki były takie, że moim celem było imitowanie malarstwa olejnego i stąd właśnie też próbowałem znaleźć taki sposób, wiesz, pokrywania w ogóle klejem, dawać takie większe warstwy. Jak on wysycha, to, wiesz, zostawia ślady w ogóle, wiesz, pędzlem, wiesz. Pokrywam. To też daje taki dodatkowy efekt, nie? Dlatego daje takie złudzenie, jak ktoś z daleka na to patrzy, czy to jest, kurczę, namalowane, jak to jest w ogóle zrobione, nie? I wiadomo, że światło też robi ten cały efekt. No ale to dla mnie jakby, wiesz, malarstwo nie jest jakby taką główną moją inspiracją. Jak, wiesz, w moim życiu muzyka odgrywa ogromną rolę i no jest, wiesz, muzyka jakby zawsze mi towarzyszy przy tworzeniu. No i oczywiście też historie, które wydobywasz z różnych, wiesz, książek i tak dalej. I bardzo wiele moich obrazów powstało w ogóle, wiesz, inspirowane różnymi, wiesz, powieściami. Niektóre bardziej, niektóre mniej. ale różne takie historie. Zresztą wiesz, ja dzielę moje malarstwo na takie, powiedzmy, dwa główne nurty. I pierwszy to jest pejzaż miejski, oczywiście, wiesz, Kraków głównie. No i drugi to jest taki bardziej, nie wiem, surrealistyczne jakieś, wiesz, odloty w ogóle kosmiczne i tak dalej. I tam rzeczywiście jest więcej miejsca, czy tak naprawdę główne miejsce, wiesz, to jest człowiek i nasze miejsce w ogóle, wiesz, jakby, nie, we wszechświecie i czym jest, nie wiem, świat realny i tak dalej. I to, wiesz, czerpię głównie z mojego ulubionego pisarza, czyli Filipa Dicka, nie, który jakby te same pytania stawiał w ogóle, czy, wiesz, żyjemy, wiesz, ten świat jest prawdziwy, co jest realne i tak dalej, więc to jest takie, nawet wiesz, mój ostatni taki cykl obrazów nazywa się Symulacja, nie? I też bardzo mocno jakby jestem w tym temacie, wiesz, czy żyjemy w ogóle, czy to jest realne, czy ten Matrix, nie? Jak to wygląda. Więc mam takie, wiesz, dwa jakby bieguny, nie? Czyli tak trzymam się rzeczywistości i pokazywania miasta, w sposób w miarę taki realistyczny, wiesz, z trochę tam podkręconymi kolorami. No i ten świat bardziej właśnie taki zwariowany i szalony. Jeśli już, wiesz, wchodzimy w strukturę obrazu i w jakieś detale, to tak naprawdę cały, wiesz, pomysł tutaj bazuje na świetle. Nawet jak popatrzysz na najmniejszy jakiś fragment, widzisz, że tu masz ciemny, jasny, no nie? Ciemny, jasny, wiesz, trzymam się bardzo tego, wiesz, że jak pada światło, każdy fragment jest wycięty, czyli powiedzmy, nie wiem, jakieś takie okno tutaj na przykład ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fragmentów, nie? Więc tu masz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu jest 100, może czasem więcej, 200, 300, 400, wiesz, no to robi się 1000 kawałków, jest jakby powiedzmy w tych samych, wiesz, oknach, nie? Do tego dochodzą jakieś wszystkie inne, wiesz, niuansiki i tak dalej, wiesz. No i wiesz, jakby detale, nie? Dla mnie, widzisz, każda rzecz ma nadany cień, nie? Dużo tutaj się dzieje takich, możesz też wchodzić jakby wewnątrz tych, wiesz, okien, no nie? Każdy ma jakieś inne światełko, jakieś różne rzeczy tam się dzieją, co czyni obraz też, wiesz, bardziej ciekawszym, nie? Bardziej, wiesz, skomplikowanym. Jeśli chodzi, wiesz, o tło, używam już większych kawałków, ale tak samo, wiesz, ciemny, jasny, nie? Że wszystko bazuje na świetle. No i też, wiesz, sam pomysł to jest, wiesz, Hotel Forum, wszystkim dobrze znany w Krakowie. I też chciałem go, wiesz, pokazać od zupełnie innej strony, z drugiej, tej bez balonu, nie? Chociaż ukazałem jakby balon w takiej, powiedzmy, surrealistycznej formie, nie? Bo to też jakby nawiązuje do tej rzeczy. No i tak dalej, kolory, wiesz, wiadomo, szalone. Bardzo, ale rzeczywiście bardzo, bardzo dużo pracy, wiesz, duży format, małe kawałeczki, no i super, wiesz, zabawa, nie? Tworzenie takiego obrazu przysparza, wiesz, dużo też bólu pleców, wiadomo, no ale na koniec jest, wiesz, ogromna satysfakcja, nie? No i zabawa, wiesz, tymi kolorami, co też jest akurat, on ma bardzo dużo kolorów, ale trzymam się jakiejś tam, wiesz, tej gamy, nie? Że jak używam tu fioletowego, to powtarzam ten fiolet gdzieś, wiesz, w kilku elementach, że też, wiesz, tworzy tą jakąś, nie wiem, malarskość i to, wiesz, ja też kieruję się takim myśleniem, że jak sobie popatrzysz na przykład na jakiś taki, wytnijmy mały fragment, no to jest proste, wiesz, każdy potrafi coś takiego zrobić. Jak podzielisz obraz na wiele mniejszych po prostu fragmentów, że złączenie po prostu, wiesz, fragmentów, to się wydaje skomplikowane, jak patrzysz na całość i rzeczywiście jest, ale jak zaczynasz to rozbijać na mniejsze fragmenty, to tak naprawdę tylko mieć, wiesz, determinację, żeby po prostu to tworzyć i jesteś w stanie, wiesz, robić takie rzeczy, nie? I wiadomo, że im większy obraz, tym bardziej imponujący będzie. Tak to jest, no. Ja jestem zdziwiony, jeśli chodzi o odbiór mojej sztuki, wiesz, że nigdy nie robiłem tego dla jakiegoś, wiesz, poklasku, nie wiem, sławy i myślałem, wow, wymyśliłem sobie jakąś tam technikę i to będzie oryginalne. Ale gdzieś, wiesz, samo to przychodzi. Ja dostaję bardzo dużo takich pozytywnych, głównie zresztą dostaję pozytywne, wiesz, nie? Pozytywny odbiór. Robię, wiesz, wystawy, wiesz, sprzedaję te obrazy przeróżne zakątki świata, wiesz, co jest mi po prostu bardzo miło, wiesz, a i tak jakbym to robił, gdybym nawet, wiesz, nie, tego nie sprzedawał i tak dalej, bo generalnie moja taka dewiza życiowa to jest, ja muszę mieć, wiesz, robić coś, co sprawia mi przyjemność przede wszystkim, nie, to jest bardzo ważne, że to mnie nakręca, daje ci energię i daje ci radość tak naprawdę, nie? Że poza tym całym takim, wiesz, wysiłkiem, w który w to wkładasz, to też masz po prostu z tego, wiesz, radochę, czystą taką życiową przyjemność, nie? I to jest podstawa. Tym bardziej, że wiesz, ja zaczynając w wieku 30 lat, rezygnując z muzyki, wiesz, z różnych tam kontraktów, które miałem, wiesz, że robiłem jakieś, wiesz, oprawy muzyczne do różnych widowisk, wiesz, jakieś teatralne propozycje miałem i zdecydowałem się, że dobra, zostawiam to i zaczynam jakby od początku, od zera, wiesz, przygodę, będę kroił papierki, wiesz, no to było totalnie szalone, nie, wiesz, i dużo osób na początku, i wiem, że miało takie myśli, że co ty robisz w ogóle, że zwariowałeś, no ale po tam kilku latach te osoby też, które trochę się z tego tak, wiesz, nabijały, powiedzmy, wiesz, kupiły ode mnie pracę, nie? I to było takie wow, w ogóle ekstra i... No i cieszę się, wiesz, w bardzo wielu miejscach w Krakowie wiszą moje obrazy, w różnych, wiesz, kawiarniach, barbershopach, prywatnych, wiesz, domach. Ja jestem, wiesz, no zaskoczony, nie? Że tak to działa, że ludzie po prostu chętnie kupują te obrazy, wiesz, pytają, zamawiają i też jestem w takim momencie, za który jestem, wiesz, potwornie wdzięczny, że mogę robić, wiesz, to, co chcę i to, co lubię i pokazywać, nie wiem, wymyślę sobie, że pokażę ten dom, który tam, wiesz, nie, mijam codziennie i nagle, wiesz, znajdzie się na to nabywca, nie, że ktoś, no, komuś się podoba to, co ja stworzę, a nie tak, że, wiesz, przyjmuję zamówienia. Akurat mogę właśnie odmawiać, nie? Że na przykład nie mam czasu, wiesz, że ludzie kupują chętnie to, co ja chcę pokazać. To jest, myślę, że to jest takie spełnienie w ogóle marzeń, wiesz, każdego twórcy. Wiesz, no tak naprawdę odbiorca tworzy sztukę i jest takie... Moja nauczycielka zawsze mi mówiła, jak ktoś pytał, a co jest na tym obrazie, to co widzisz. Po prostu bardzo, wiesz, że to odbiorca też jakby decyduje, nie, jak odbierze dany obraz, nie, bo ja mogę stworzyć, wiesz, jakiś... I miałem często takie rzeczy, że tworzyłem, miałem w głowie jakiś zamysł, tworzyłem jakąś już postać, nie, która tam, wiesz, chciałem pokazać, nie wiem, jakiś smutek, w ogóle samotność człowieka, a potem ktoś to odbierał, wow, ale tu pokazałeś w ogóle, wiesz, jakiś tam... nie wiem, cokolwiek, nie? Jakiś tam mój sen albo, wiesz, kompletnie coś innego. I to jest fajne, że kwestia, wiesz, interpretacji i to jest totalnie, wiesz, dowolne i uważam, że też odbiorca, wiesz, ma w sobie właśnie taką moc nadawania też, wiesz, nie, obrazom czy muzyce jakiejś siły. No wiesz, jeśli chodzi o kwestię, wiesz, talentu, a nie wiem, pracy, i to tak naprawdę... Jeśli chodzi o moje jakieś takie doświadczenie, to jest głównie, wiesz, praca, nie? Ja nie uważam, że, nie wiem, że mam talent. Ja mam, wiesz, miłość do tego, nie? Nie wiem, czy można to nazwać talentem, ale też, no, ciężko pracuję, wiesz, jednak dwie rehabilitacje przeżyłem, nie? Przez te 10 lat, nie? I ja głównie pracuję na ziemi, wiesz, pochylam tam kark i tak dalej. I, wiesz, z talentem to jest tak, że po prostu... Jak pomyślę sobie taki, nie wiem, taki Picasso na przykład, no nie? On rzeczywiście jak był dzieckiem, miał już tam, nie wiem, 7 lat, jego ojciec był malarzem, jego ojciec zrezygnował z malarstwa i zajął się synem, bo zobaczył w nim po prostu coś więcej, nie? I wiadomo, że wiesz, tam minęło, nie wiem, kolejnych 7 lat i on już malował, wiesz, hiperrealistyczne obrazy, no nie? Więc to... Zdarzają się takie wyjątki, wiesz, nie? Że jednak połączenie tych dwóch nie, pierwiastków daje ci po prostu niesamowite momenty, niesamowite rezultaty, ale... Większość ludzi, których spotkałem, która rzeczywiście była utalentowana, nie była pracowita, nie? Wiesz, to jest takie, że coś ci przychodzi łatwo, to wiesz, że to potrafisz, to w sumie jakby nie muszę się jakby z tym, wiesz, walczyć, nie? A jednak taka, wiesz, ciężka praca i determinacja dają ci, wiesz, dopiero po latach na przykład widzisz, że ja nie mam takiego, wiesz, momentu, że kończę obraz i się przyglądam, wow, ale w ogóle to jest coś wspaniałego, bo już mam pomysł na kolejny, wiesz, i zaczynam robić kolejny obraz. Dopiero jak mam, nie wiem, powiedzmy, wystawę i mogę zobaczyć te obrazy razem, to tak sobie się wow, w ogóle, że to ja zrobiłem, wiesz, nie? I to jest taki wtedy moment rzeczywiście jakiejś takiej, nie wiem, dumy, nie? Że czuję się tak wewnętrznie spełniony. Więc to jest taka, wiesz, kwestia, nie? Ja uważam, że przede wszystkim ciężka praca, jeszcze raz praca i, wiesz, rozwój, szukanie nowych rzeczy. To jest też takie, wiesz, jak miałbym dać radę jakimś, wiesz, początkującym w ogóle artystom, to też jest, wiesz, wiara w siebie, nie? Robienie tych rzeczy, jest taki banał, szukanie swojego głosu, wiesz, że nawet najgłupszy pomysł, który ci przyjdzie, ale uważasz, że to jest takie twoje, że warto się z tym zmierzyć i w to wierzyć i próbować.